Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek Quantum Guide. I dziś zajmiemy się kolejnym pistoletem maszynowym dostępnym dla mechanika, MP7. MP7 jest to pistolet maszynowy, który został stworzony przez niemiecką firmę Heckler & Koch. I MP7 bezpośrednio konkuruje z belgijskim odpowiednikiem FNP90. MP7 miało tylko tą przewagę, że projekt ten został rozpoczęty kilka lat po tym, jak P90 już było skończonym projektem. Dlatego firma Heckler & Koch mogła właśnie użyć doświadczenia konkurencji do skonstruowania swojej własnej broni. Przede wszystkim Niemcy zaczęli od tego, że P90 miało dość futurystyczny wygląd i to odrzucało wielu strzelców właśnie do tej broni. Więc firma Heckler & Koch zdecydowała się, aby stworzyć MP7 w standardowym układzie, dzięki czemu magazynek jest po prostu wkładany do rączki broni. Dzięki temu po prostu nie trzeba się tutaj szkolić właśnie do innego jakby układu, gdyż ładowanie tej broni jest bardzo podobne jak w przypadku zwykłego, standardowego pistoletu. Również amunicja, która została stworzona do broni MP7, jest dość wyjątkowa. Przede wszystkim wielkość tego kalibru wynosi tylko 4,6 mm na 30 mm, dzięki czemu, kiedy pocisk opuszcza tą dość krótką lufę, ma naprawdę wysoką prędkość, gdyż pocisk jest po prostu lekki, więc może naprawdę dobrze penetrować nowoczesne pancerze. Również amunicja jest na tyle interesująca, że jej rdzeń jest zrobiony z utwardzanej stali, także ta wysoka prędkość plus utwardzana stal gwarantują właśnie dobrą przebijalność pancerza, mimo małego kalibru MP7. Również trzeba zwrócić uwagę na to, że MP7 ma naprawdę wyjątkowo kompaktowe rozmiary, więc ta broń może się sprawdzić tam, gdzie zwykły karabin szturmowy może mieć po prostu problemy z manewrowością. A więc statystyki MP7. Krótki czas przeładowania 2,5 sekundy, długi czas przeładowania 2,9 sekundy. I trzeba tutaj powiedzieć, że te czasy przeładowania nie są tutaj najlepsze, gdyż te 2,5 sekundy to już jest naprawdę długi czas na przeładowanie tej broni. Za to powiedzmy te różnice pomiędzy krótkim a długim czasem przeładowania nie są tutaj tak duże, bo te długie przeładowanie właśnie tak jak powiedziałem wynosi 2,9 sekundy. Także nie za bardzo musimy się przejmować tym w przypadku tej broni, czy mamy tutaj pełen magazynek, czy też nie, jeżeli chcemy przeładować tą broń. To przeładowanie będzie mniej więcej zawsze takie same. Jednak trzeba tutaj wziąć również pod uwagę dwie statystyki tej broni, o których powiem za chwilę, czyli wysoką szybkostrzelność oraz dość duży magazynek, co pokaże wam, że tutaj DICE raczej chciał właśnie zbalansować trochę tą broń, żeby ona nie była taka strasznie przesadzona pod względem swojego damage'a, więc zaraz zobaczycie mniej więcej dlaczego te czasy przeładowania są tutaj takie duże. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę mechanikę przeładowania MP7, która jest bardzo podobna do zwykłego standardowego pistoletu, myślę, że te czasy przeładowania mogłyby być tu troszeczkę lepsze. To by się akurat przydało MP7. No ale przejdźmy dalej do statystyk. Szybkostrzelność jest to 950 pocisków na minutę, więc jest to druga szybkostrzelność pod względem szybkości, bo oczywiście najszybszymi brońmi pod tym względem są bronie FAMAS oraz CZ3A1, które osiągają 1000 pocisków na minutę. Ale jednak MP7 tutaj zbytnio nie odstaje, to tylko te 50 pocisków na minutę mniej. Nadal ta szybkostrzelność oczywiście świetnie nadaje się do walki na bliskie dystanse, jednak powiedzmy ta szybkostrzelność kompletnie się nie nadaje do walki na średnie i dalekie dystanse, biorąc również pod uwagę, że ta broń raczej nie jest stworzona do takich dystansów. Jest to broń, która jest typowo stworzona do walki w zwarciu, więc nawet nie radziłbym wam atakować przeciwników na średni bądź daleki dystans. Zresztą dowiecie się za chwilę również czemu, gdy będziemy tutaj gadali o obrażeniach. Jeśli chodzi o prędkość pocisku, to MP7 osiąga prędkość na poziomie 420 m na sekundę i oczywiście im większa prędkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić ruchome cele oraz te na dystansie, a im mniejsza prędkość pocisku, tym trudniej nam jest trafić takie cele. W przypadku MP7 ta prędkość pocisku jest całkiem niezła, więc myślę, że spokojnie będziemy mogli nawet atakować najbardziej ruchliwe cele. No tak jak powiedziałem, ta broń jest właśnie zaprojektowana na bliskie dystanse, więc te 420 m na sekundę w zupełności nam tutaj wystarczy do walki. Jeśli chodzi o magazynek, to MP7 posiada magazynek na 40 pocisków plus 1 w komorze i broń strzela już wspomnianym kalibrem 4,6 mm na 30 mm, więc to jest właśnie kaliber MP7. I tutaj jeżeli chodzi o obrażenia, to MP7 zbytnio się nie popisuje, gdyż mamy maksymalne obrażenia na poziomie 20 i minimalne obrażenia na poziomie 11. Za to MP7 ma trochę dalszy dystans, na którym osiągamy minimalny damage, który wynosi 60 metrów. Niektóre pistolety maszynowe mają powiedzmy ten minimalny damage na poziomie 50 metrów, czasami zdarza się 55 metrów. Akurat MP7 ma tutaj trochę zwiększony ten dystans do 60 metrów. Jednak nadal ta broń niezbyt spisuje się dobrze do walki jednak na dystans, mimo takich
statystyk. Oczywiście ta, powiedzmy, statystyka minimalnego damage'a pokazuje nam tutaj dobitnie, że ta broń kompletnie nie jest stworzona do walki na dalekie dystanse, gdyż naprawdę będziemy musieli wymarnować masę pocisków, aby w ogóle zabić jakiegoś przeciwnika. Za to te 20 obrażeń maksimum jest całkiem niezłe przy tej właśnie szybkostrzelności 950 pocisków na minutę, bo mimo to, że każdy pocisk zadaje niewielki damage, to możemy ten damage zadawać naprawdę wyjątkowo szybko w przypadku MP7. Tryby strzału, które są tutaj dostępne, to tylko tryb półautomatyczny i w pełni automatyczny, i celność z biodra, jak w przypadku praktycznie wszystkich pistoletów maszynowych, jest tutaj świetna. Jeśli chodzi o odrzut, to mnożnik pierwszego strzału wynosi 2,5, odrzut do góry jest wysoki, jak i odrzut na boki jest również wysoki. A więc oczywiście moja polecana konfiguracja na koniec w przypadku MP7. Jak dobrze wiecie, w przypadku pistoletów maszynowych nie mamy tutaj zbyt dużego pola do popisu, gdyż te bronie są głównie skonstruowane do walki na bliskie dystanse, a czasami zdarzają się takie pistolety maszynowe, które również sprawdzają się dobrze do walki na średnie dystanse. Raczej zwykle, jak i w prawdziwym życiu, jak i w Battlefield 4, nie ma takich pistoletów maszynowych, które dobrze by się sprawdzały na daleki dystans. Wynika to jakby z ich konstrukcji, z ich celu oraz to wynika jakby z tego, jakim pociskiem strzelają te bronie, że one po prostu niezbyt dobrze sprawdzają się na dystans. Więc moja konfiguracja również dzisiaj tutaj będzie bardzo prosta. I w przypadku MP7 również tutaj warto wspomnieć o jednej rzeczy, że jest jeden dodatek, którego nie możemy tutaj zmienić. Jest to uchwyt składany, który również jest dostarczany w prawdziwej wersji MP7. I tutaj w Battlefield 4 on daje nam oczywiście tą redukcję mnożnika pierwszego strzału. Te o 33% mamy mniejszy mnożnik pierwszego strzału, ale jednak tego dodatku po prostu nie da się zmienić. Także to weźcie tutaj pod uwagę, kiedy widzicie ten dodatek uchwyt składany, że to po prostu zostało już wybrane za mnie. No ale zajmijmy się innymi tutaj rzeczami. Zacznijmy oczywiście od optyki. Ja wybrałem tutaj mój ulubiony celownik holograficzny, ale można również wybrać celownik typu Red Dot Sight. Wybierzcie ten celownik, którego wygląd oraz przyrząd optyczny podobają Wam się najbardziej. Oczywiście tutaj w przypadku MP7 nie ma co tutaj stosować większej optyki, gdyż MP7 po prostu dobrze się sprawuje głównie na bliskie dystanse, więc tutaj celownik holograficzny albo Red Dot Sight jest oczywiście najlepszym wyborem. Jako akcesorium wybrałem tutaj celownik laserowy, aby jeszcze bardziej polepszyć celność z biodra w przypadku MP7, gdyż jak wiadomo, większość pistoletów maszynowych ma naprawdę świetną celność z biodra, to ten celownik laserowy jeszcze bardziej nam tutaj pomoże. I oczywiście na bliskie dystanse to, że celownik laserowy wykrywa naszą pozycję, nie ma tak dużego znaczenia, ale oczywiście jeżeli o to się martwicie, to w niektórych kluczowych momentach ten celownik laserowy po prostu można wyłączyć. Ze względu na to, że MP7 ma dość duży odrzut na boki, wybrałem tutaj kompensator, aby po prostu łatwiej nam było celować w naszych przeciwników i dzięki temu po prostu nie będziemy musieli tak bardzo redukować naszego odrzutu za pomocą oczywiście naszej myszki, nie będziemy tego musieli tak bardzo kompensować. Więc to jest moja polecana konfiguracja z MP7 na dzisiaj. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Guide. Na razie, trzymajcie się, cześć!